Cześć, dzień dobry. Kuba Dobroszek, miesięcznik My Company Polska, drugi dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Witam z naszego studia. Moim gościem jest pani Jolanta Bańczerowska, dyrektor personalny firmy Żabka Polska, członkini zarządu grupy Żabka. Dzień dobry. Zacznijmy od pewnych badań, które przeczytałem przed naszą rozmową, bo wiele badań wskazuje na to, że zwłaszcza młodzi ludzie chcą pracować w firmach, które są inkluzywne, które cenią sobie różnorodność, równość, dają się wykazać. Większe znaczenie niż wysokość pensji ma, zwłaszcza dla młodych ludzi, wartości, mają wartości, jakie dana firma wyznaje. I jakie działania podejmuje Żabka, żeby tym oczekiwaniom rynku pracy sprostać? Polacy średnio pracują 33 lata. No nie da się 33 lata pracować w firmie, która nie jest dobrym miejscem pracy. Dlatego właśnie tematy różnorodnościowe, tematy w ogóle inkluzywności są w tej chwili tak ważne. Czyli nasza percepcja zmienia się. My już nie żyjemy po to, żeby pracować. My pracujemy po to, żeby żyć. I mając tą percepcję, jakby będąc świadomym, czego oczekują pracownicy i również kandydaci, no zmieniamy się. My jesteśmy firmą, która i pośrednio, i tak bym powiedziała bezpośrednio tworzy ponad 50 tysięcy miejsc pracy. Więc to jest duża, duża grupa. I to, na czym nam zależy, to żeby pracownicy się w tej firmie dobrze czuli. Jak oni się będą czuli dobrze, to będą bardziej zaangażowani w to, co nas interesuje, czyli realizowanie celów. I stąd właśnie bardzo dużo działań, które w tej chwili podejmujemy, żeby zbudować właśnie środowisko równościowe, różnorodnościowe i tak inkluzywne. I to się bardzo mocno łączy z zaangażowaniem, czyli działania związane z równością są opisane w naszej polityce. My spisaliśmy, co to dla nas oznacza. Jesteśmy transparentni z naszymi pracownikami, wiedzą, czego my oczekujemy od nich, ale również zapisaliśmy tam, czego oni oczekują od firmy. Mamy osobę, która dba o właśnie budowanie kultury inkluzywnej i różnorodnościowej. To są te wszystkie działania, które krok po kroku prowadzą nas do tego, że stajemy się najlepszym miejscem pracy dla pracowników. A jak to jest w Waszej firmie ze wspieraniem takich oddolnych inicjatyw pracowniczych? Bo bardzo często słyszę, że w dużych firmach, ale też w małych i średnich przedsiębiorstwach wiele takich proinkluzywnych i prorównościowych działań to są właśnie takie oddolne inicjatywy samych pracowników. Tak, tworzą się tak zwane grupy wsparcia. Dlatego, że ta różnorodność, którą mamy w firmie, ona nie jest jednowymiarowa. Tak? To mogą być osoby rodzicielskie, mogą być osoby o innych powierzchni preferencjach, mogą być osoby o innych światopoglądach. I tworzone są takie właśnie grupy wsparcia po to, żeby te osoby, czując, będąc razem, one się czują mocniejsze. One wiedzą, że jakby są w pewnej sferze poczucia komfortu do wypowiadania się, do w ogóle zaistnienia w organizacji. Więc to jest ten kierunek, w którym również idziemy i myślę, że to jest kierunek, który właśnie buduje taką sprawczość w ogóle w organizacji. My wiemy, co się dzieje, a te osoby chcą z nami o tym rozmawiać. Pracownik zmotywowany to pracownik bardziej wydajny, ale to bardzo ważne, co pani mówi. Uważam, że o tym trzeba mówić głośno, bo trochę mam wrażenie, obserwując polski rynek, że polskie firmy te kwestie równościowe sprowadzają głównie do liczby kobiet w zarządach, a wszelkie inne jakby obszary tego tematu są troszeczkę wciąż niezagospodarowane. No, liczba kobiet w zarządach albo w ogóle liczba kobiet w firmach to jest coś, co widzimy. Natomiast my nie widzimy tej różnorodności. To już jest ten moment, kiedy trzeba naprawdę zbudować bardzo duże zaufanie w organizacji, gdzie pracownik mówi nam o tym, co lubi, czego nie lubi, więc to już jest kolejny etap. Natomiast mówiąc o kobietach w firmach, ja myślę, że nawet jak pan tutaj redaktor mówi, że to jest ten pierwszy prosty etap, on jest bardzo trudny. Dlatego, że wszyscy o tym mówią, ale jeszcze niewiele firm deklaruje, że coś z tym robi. Okay. Więc pomimo to, że jest prosty, jest jednocześnie trudny, wymagający bardzo wielu lat pracy. Nie da się zastąpić po prostu w tej samej roli mieć nagle inną płeć. Tutaj chodzi o kompetencje, tutaj chodzi o doświadczenie. I myślę, że tutaj również chodzi o takie przekonanie, że kobieta jest tam, gdzie jest, nie dlatego, że jest kobietą, dlatego właśnie, że jest dobra. I to jest wieloletnia polityka każdej firmy, jak zbudować w kobietach przekonanie, że one mogą, jak zbudować doświadczenie, jak dać im to doświadczenie, żeby one były gotowe do większych ról, no a potem oczywiście widzimy efekt, czyli widzimy to, że kobiety są na najwyższych rolach, że mamy bardzo wiele kobiet, które są sukcesorami na najwyższe role w organizacji.
Tak, tu jest chyba dużo takiej społecznej i takiego społecznego uświadomienia do zrobienia, bo też na początku tego roku mieliśmy w My Company Polska taką okładkę o 23 kobietach, o których będzie głośno w najbliższym roku. I tam rozmawialiśmy z założycielkami bardzo dużych firm. I w trakcie jednego wywiadu padła taka teza, że kiedy ta prezeska awansuje kobiety ze swojej firmy, to one na tyle w siebie nie wierzą, że one po prostu wręcz tych awansów nie przyjmują. Także tutaj jeszcze chyba trzeba bardzo dużo edukować. Ale ja mogę, jeżeli mogę do tego tutaj tematu się tylko odnieść. My robimy badania. Nazywamy to Inclusion Index i pytamy się o pewne aspekty działania firm. Patrzymy potem na odpowiedzi właśnie przez pryzmat płci. I jest coś takiego, że kobiety trochę inaczej podejmują decyzje, trochę inaczej budują też taką swoją wartość. Jeżeli jest ogłoszenie o pracę, to kobieta, jeżeli nie spełnia 80% postawionych tam wymagań, nie zgłosi się. Okay. Jeżeli jest ogłoszenie, mężczyzna widzi, że 50% jest w porządku, spełnia je, on już się zgłosi. Czyli jest taka wewnętrzna potrzeba budowania swojej wartości. I ja myślę, że o tym tutaj właśnie gdzieś. To jest ten temat, który łączy wszystkie firmy, które chcą zbudować właśnie, tak bym powiedziała, większy udział kobiet. Mm-hmm. Tutaj nie chodzi tylko o ilość, ale właśnie o budowanie od początku takiej percepcji, takiej swojej wartości, że ja mogę, ja chcę i przede wszystkim ja jestem gotowa do obejmowania większych. No i właśnie z tym tematem jest też związana kwestia, która bardzo często powraca w przestrzeni publicznej, w debacie w przestrzeni publicznej, mianowicie luka płacowa. A z tego co wiem, Grupa Żabka sobie z tą luką płacową bardzo dobrze radzi. Tak, tak, tak. My jesteśmy pierwszą polską firmą, która jest certyfikowana przez Fundację Equal Salary, dlatego że to było, tak naprawdę to jest ten kolejny step. Wdrożyliśmy politykę równości. Mhm. Natomiast no nie da się rozmawiać o równości tylko właśnie w formie budowania świadomości. Tam jest również pewne rzeczy do sprawdzenia. I pierwszą rzeczą na naszej liście to była kwestia właśnie luki płacowej. My wiemy, że my płacimy równo, natomiast poddanie się certyfikacji no to jest dosyć duży moment w życiu organizacji. Organizacja, Fundacja Equal Salary w naszej firmie spędziła ponad 3 miesiące. Okay. Sprawdzając nie tylko nasze systemy, ale co jest ważne, i myślę, że to jest największą wartością, pytając się pracowników, czy oni wierzą w to, że my płacimy równo, że my płacimy za kompetencje, za doświadczenie, za realizację celów, a nie z uwagi na płeć. Mm-hmm. Ten certyfikat jest tylko na 3 lata, więc to jest ciągła praca tak naprawdę nad politykami płacowymi, właśnie nad percepcją płacowych polityk w organizacjach. Po 3 latach organizacja, Fundacja Equal Salary znowu w naszej firmie się pojawi i będziemy znowu musieli pokazać, że nie ma w Żabce luki płacowej. Czyli to jest stały proces, tak jak pani zresztą mówiła. Cały proces to jest ciągłe budowanie świadomości. Tak naprawdę polityka płacowa firmy się przecież zmieniają się co roku. Mhm. Tak? Są pewne luki płac. Do firmy co roku wchodzą i nowi mężczyźni, i nowe kobiety. Więc ciągłe patrzenie, czy wszystkie kobiety są dobrze opłacane właśnie z uwagi na kompetencje, na doświadczenie, a nie z uwagi na płeć, bo to jest ciągły proces. Trust the process, to jest motto mojej ulubionej drużyny koszykarskiej, Philadelphia 76ers, także dobrze puenta. W dużym stopniu oglądają nas mali i średni przedsiębiorcy, więc może na zakończenie, co by pani poradziła tym przedsiębiorcom, którzy chcą budować takie właśnie inkluzywne, równościowe środowisko w miejscu pracy? Przede wszystkim porozmawiać ze swoimi pracownikami, czego oni potrzebują. Dlatego, że mamy tendencję jako przedsiębiorcy do budowania naszej własnej narracji. Mhm. Tak naprawdę my nie widzimy wszystkiego. My znamy świetny biznes, znamy świetny obszar. Natomiast nowe pokolenie, które wchodzą do organizacji, to jest duże źródło informacji dla nas wszystkich. Więc zachęcałabym wszystkich do po prostu zapytania się, co się dzieje, jakie środowisko pracy im sprzyja, w jakim środowisku rozkwitają. No i razem z nimi je współtworzyć. Otwarty umysł. Nie lubię banałów, ale ten banał będzie bardzo ważny. Mianowicie różnorodność się opłaca po prostu firmom. Różnorodność się opłaca się nieprawdopodobnie przekłada na zaangażowanie pracowników, a od zaangażowania już bardzo mały krok do zaangażowanych klientów. Mhm. Czyli zaangażowany pracownik to zaangażowany klient. Zaangażowany klient to jest dobry biznes, więc taka jest mniej więcej linia tutaj budowania zaangażowania w organizację. Tak jest. Także drodzy przedsiębiorcy, wiecie co macie robić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.